Dzień dobry. Róże herbaciane, jeszcze troszeczkę pachną nawet pięknie, ale już jest zimno, więc tak do tych wszystkich ekologów, do tych mieszczuchów. Sam jestem z miasta przecież Krakowa, jednak na wsi od roku mieszkam. Zobaczcie, ile tu smrodu czarnego z tego komina mi leci, no. No nie leci. Ej, to pewnie nie odpalił pieca, nie? No słuchajcie. Japończycy mają technologię takiego spalania, wiecie, ekogroszku tak zwanego węgla po prostu drobnego w piecach bezemisyjnie, nie? A wiecie, że to chyba od nas kupili tą technologię, no. Po prostu. No bo co? Bo nie pali się w piecu? No tak, propos, to są worki z zeszłego roku. Ile jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, tam jeszcze dziesięć. 10, czyli 250 kilo, słuchajcie, jeden worek dziennie idzie. Także mam na 10 dni, na 11, bo jeden załadowałem. Widzicie, pies pracuje, komputer, dopóki prąd jest, a jak nie będzie, no nie wiem. Ekogroszek, czyściutki, zeszłoroczny, polski, nie ten przywieziony, wiecie. O! Taki ładny węgielek. I co? Jak słyszycie, piec pracuje, palenisko się pali. A wiatraki! Jasne, będziemy walczyć z wiatrakami, kurczę. Wiatraki, różne inne dziobaki. Zobaczcie. Nic nie leci z pieca. Nic nie widać. Jakim cudem, nie? O! To tyle a propos ekologii. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Co będę robił dalej? Nie wiem. Za 10 dni może sobie kupię ekogroszek, ale taki z marchewką w puszce, albo ekofasolkę, albo nie wiem. Bez recepty jest jeszcze węgiel w aptece. No. Szczęść Boże.